Moja przygoda z siatkówką zaczęła się całkiem przypadkiem. Pamiętam, że lubiłam grać w koszykówkę. W sumie oba te sporty dobrze sprawdziły się w moim przypadku, bo odkąd pamiętam, zawsze byłam jedną z najwyższych osób w klasie, wśród moich rówieśników, a później w moich drużynach. Pierwszy raz zaczęłam grać na turnieju szkół podstawowych w Będzinie, bo też stamtąd pochodzę. Po raz pierwszy zostałam wyróżniona mianem najlepszej zawodniczki turnieju i odezwało się do mnie paru trenerów w celu zaproszenia na nabory do drużyny siatkarskiej. Ten rozdział w mojej przygodzie z siatkówką nazywa się pasja, ponieważ to był właśnie czas, gdy całkowicie zgłupiałam na punkcie siatkówki. Wybrałam szkołę sportową imienia polskich olimpijczyków jako moje gimnazjum, które było połączone z klubem młodzieżowym MKS Dąbrowa Górnicza. Sama myśl, że będę miała treningi 5 razy w tygodniu, mecze, a dodatkowo będę mogła chodzić do szkoły z moimi koleżankami z drużyny, wydawała się spełnieniem marzeń. Cała szkoła ma bardzo dobrą renomę i jest uważana za jedną z najlepszych szkół sportowych w Polsce. MKS Dąbrowa Górnicza był wtedy jednym z najlepszych klubów siatkarskich w Polsce, więc wiedziałam, że otworzą się dla mnie nowe możliwości. Wtedy treningi były dla mnie najlepszą częścią dnia i pamiętam, że nienawidziłam, gdy moi trenerzy mówili: zbieramy piłki, bo to oznaczało koniec treningu i kolejny dzień czekania na następny trening. Razem z moją drużyną zaczęłyśmy wygrywać bardzo szybko tytuły Mistrza Śląska we wszystkich kategoriach wiekowych. Po roku w gimnazjum zaczęłam też grać ze starszymi rocznikami, co na pewno pomogło mi fizycznie, ale też mentalnie. Ciężka praca z moją drużyną i najlepszym trenerem na świecie, Tomaszem Cieślakiem, zaowocowała bardzo szybkim powołaniem do kadry wojewódzkiej. I powiem szczerze, że najlepsze wspomnienia pochodzą właśnie z tego okresu. Aż ciężko mi uwierzyć, ile zaparcia i motywacji do pracy miałam w sobie w tak młodym wieku. Praktycznie wszystkie wakacje zawsze spędzałam na obozach z moją drużyną z Dąbrowy albo na zgrupowaniach kadry Śląska. Dzięki dobrej organizacji i poświęcenia moich trenerów Zbigniewa Błaszczaka, Marka Kiśla oraz świętej pamięci prezesa Kiśla, mój region zawsze mógł jeździć i trenować w najlepszych warunkach. Kadry zazwyczaj były organizowane w Wiśle i Szczyrku, gdzie miałyśmy okazję poznać prawdziwych sportowców. Spotkanie Piotra Żyły na śniadaniu było dla nas całkiem normalne i często też słyszałyśmy jego śmiech z drugiego piętra. Kolejnym wyzwaniem, jakie podjęłam, było dostanie się do kadry Polski i do szkoły mistrzostwa sportowego w Sosnowcu. Wiedziałam, że jeśli będę ciężko pracować, zostanę wybrana do ścisłej kadry na TNO, czyli Turniej Nadziei Olimpijskich, który był organizowany raz w roku w Spale. Była to dla mnie największa motywacja, żeby dać z siebie wszystko na treningach siatkarskich, ale też na treningach kondycyjnych. Po długich zgrupowaniach i po rywalizacji z moimi koleżankami z drużyny, zostałam wybrana na turniej TNO, gdzie warunki fizyczne były bardzo ważne, jak i chyba najważniejszym czynnikiem do naborów do kadry Polski. Pobiłam wtedy osobisty rekord i złapałam w zasięgu 2 metry i 97 cm, co dawało mi na pewno dużą przewagę i szansę na zauważenie. Pomimo tego, że było to około 10 lat temu, do tej pory pamiętam każdą sekundę przed wejściem na halę i przed usłyszeniem, kto został powołany na tak zwane kampy. Nie umiem opisać, jak wyraźne jest to wspomnienie. Nogi miałam jak z waty, moje imię było wyczytane jako jedno z ostatnich i chyba byłam jedną osobą, która szła i szlochała z radości. Do tej pory uważam to jako jedne z największych osiągnięć w moim życiu. Miałam wtedy 14 lat i zostałam powołana do szerokiej kadry Polski. Był to pierwszy raz, kiedy mogłam rywalizować z całą Polską i był to okres, gdy zrobiłam największy postęp. W te wakacje tego samego roku dostałam się na zgrupowanie kadry Polski, z którego był podjęty wybór do szkoły mistrzostwa sportowego. Po pierwszym zgrupowaniu przyszedł list z wiadomością, że zostałam wybrana do elitarnej piętnastki najlepszych zawodniczek w Polsce i pod okiem Andrzeja Pecia zaczęłam edukację w SMS-ie Sosnowiec. Ten rozdział kosztował mnie wielkiego wysiłku, wielu łez, wielu kontuzji i poświęcenia. To chyba najowocniejszy rozdział mojego życia. Poznałam tu ludzi, którzy zostaną moimi przyjaciółmi do końca życia, ludzi pełnych doświadczenia, wiedzy i pasji. Rozdział trzeci to stawienie się z rzeczywistością i wystawienie na próbę tego, czy tak naprawdę chcę grać w siatkówkę. W SMS-ie spędziłam tylko rok i wróciłam do mojego klubu. Była to dla mnie najlepsza opcja, ponieważ SMS był czymś, co przyczyniło się do zabicia mojej pasji do siatkówki. Dla mojej osoby był to po prostu za duży wysiłek. 2-3 treningi dziennie i do tego bardzo wymagająca szkoła.
Do tego przyszły inne czynniki, jak kontuzja i brak możliwości rywalizacji o pozycję w składzie. Podczas tego roku zajęłyśmy drugie miejsce na Mistrzostwach Europy Wschodniej, przegrywając z Rosjankami w finale. Ten rozdział to powrót do mojej drużyny w Dąbrowie i odnalezienie pasji do grania i tak naprawdę do życia. Jeden z trudniejszych okresów w mojej przygodzie z siatkówką. Jeśli to, co chciałam przez tak długo, okazało się nie być dla mnie. Wtedy tak myślałam. Podczas tych 3 lat spędzonych w liceum miałam też wiele wspaniałych momentów. Po raz pierwszy dostałyśmy się na finał Mistrzostw Polski i ukończyłyśmy na 4. miejscu, co było naprawdę świetnym wynikiem. Potem przez kolejne 2 lata grając w juniorkach też udało nam się wywalczyć tytuł Mistrzów Śląska i dostać się na finały MP. Rozdział 4 to podziękowanie siatkówce za otworzenie możliwości studiowania w Ameryce, za wspaniałe przygody, za możliwość podróżowania, nauki i poznawania ludzi z całego świata. Po ukończeniu liceum wyleciałam na studia w stanie Missouri i właśnie tam zaczęłam swoją przygodę z amerykańskim sportem. Dzięki siatkówce dostałam 100% stypendium, które sięga nawet do 50 000 dolarów rocznie. Było to bardzo odważne przedsięwzięcie z mojej strony, ponieważ miałam wtedy tylko 19 lat i postanowiłam wylecieć z ojczystego kraju, aby kontynuować grę przez kolejne 4 lata. Moja przygoda w Ameryce nie była prosta. Z wielu przyczyn. Po pierwsze, codzienna komunikacja w języku angielskim nie okazała się być czymś bardzo prostym dla mnie przez około 5 miesięcy. Sport w Ameryce wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce, do czego musiałam się przyzwyczaić. Po pierwszym roku zdecydowałam się na zmianę szkoły i zrobiłam transfer do Western Texas College. Z racji tego, że była to 2-letnia szkoła, po kolejnym roku przeniosłam się do Madana University, gdzie kontynuowałam naukę przez 2 lata, aż do ukończenia mojego licencjatu. Ameryka to najbardziej różnorodny rozdział w całej siatkarskiej przygodzie. Przeprowadzka za ocean miała jeden powód. Był to sport. I nie wiedziałam, że otworzy mi to tyle drzwi do odnalezienia siebie, poznawania nowych zainteresowań i nowej kariery. Mogę śmiało powiedzieć, że przed wylotem nie wiedziałam nic o świecie. Dzięki siatkówce miałam okazję nauczyć się samodzielności i odpowiedzialności. Sam sport okazał się być na najwyższym poziomie. Razem z moją drużyną ukończyłyśmy sezon jako 12. drużyna w całych Stanach. Zamykam pewną część mojego życia i z tego miejsca chciałam podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tej przygodzie. To właśnie wy sprawiliście, że była to przepiękna historia. Dziękuję trenerom, zawodniczkom i przede wszystkim dziękuję mojej mamie za wspieranie mnie w każdej możliwej sytuacji. Mimo tego, że to koniec mojej kariery jako zawodniczka, kocham sport za bardzo, żeby usunąć się całkowicie w cień. Będę sprawdzać się w nowej roli. W roli reportera sportowego. To właśnie chcę robić w życiu, żeby zwrócić uwagę na osoby, które na to zasługują. Wiem, ile wysiłku fizycznego i mentalnego kosztuje każdy dzień poświęcony na uprawianie sportu. Chciałam Was zaprosić do mojego nowego podcastu Polacy na amerykańskich uczelniach, gdzie będę rozmawiać z polskimi sportowcami o tym, jak wygląda sport i życie w USA. Mr. Totteri!